Jeżeli weźmiemy pod uwagę Polską Grupę Górniczą, Jastrzębską Spółkę Węglową i Katowicki Holding Węglowy, to zdecydowanie w najgorszym położeniu jest ta trzecia spółka, KHW. Tam w ostatnich tygodniach zaczęło już brakować pieniędzy na wypłaty. I szacuje się, że spółce potrzeba od 700 do 900 milionów złotych na to, żeby przetrwać. Oczywiście pod warunkiem restrukturyzacji. W ostatnich tygodniach zainterweniował już Węglokoks, dając przedpłatę o wysokości 100 milionów złotych, inaczej spółka musiałaby faktycznie ogłosić upadłość. I teraz mamy taką sytuację, że istnieje plan utworzenia na bazie KHW polskiego holdingu węglowego, do którego Węglokoks miałby dołożyć 150 milionów złotych, Enea 350 milionów złotych. To daje nam 500 milionów, dające bazę do dalszej restrukturyzacji. Rzecz w tym, że nadal brakuje tego bufora rzędu 200-300 milionów. I tak naprawdę trudno jest znaleźć tego dobrowolnego płatnika, dlatego że praktycznie już wszystkie spółki energetyczne zostały zaangażowane w ratowanie górnictwa. Płaciły po 500, 400, 300 milionów na ratowanie PGG albo JSW. Wydaje się, że w dłuższym terminie szansą na przetrwanie katowickiego holdingu węglowego jest utrzymywanie spółki przy życiu poprzez przedpłaty na węgiel od spółek energetycznych będących jej tradycyjnymi klientami. I tak naprawdę nie wiem, czy istnieje sens tworzenia tego polskiego holdingu węglowego, który byłby de facto Polską Grupą Górniczą BIS, bo to nie generuje żadnej wartości dodanej i cały czas cel jest jeden, czyli restrukturyzacja, bo bez tego, bez zamykania ruchów bądź kopalń, wygaszania, jakkolwiek by to nazwać, bo to z tą terminologią mamy w Polsce teraz duży problem, bez zamykania kopalń, bez zmniejszenia wydobycia nie uda się utrzymać przy życiu żadnej kopalni.